The council's decision shocked me, but Miller's plan gave me hope. Once more, I climbed up to the bones of Moscow to search for the secret of D6 and a way to awaken the horde of missiles. Cześć, witajcie kochani, z tej strony Grid79 i zapraszam na wycieczkę po zniszczonej Moskwie. W sumie wciąż nie kojarzę, co tam się w zasadzie stało. To były atomówki? Czy ki diabeł? I zapewne w historii było, jak do tego doszło, ale ogrywam kilka gier naraz i mi się, szczerze przyznam, wszystko pierdzieli. Nie lubię latać po powierzchni. Jest ta Cześć, czurek. Jest ta presja czasu, że... O, nice. No, też w sumie nie wygląda najlepiej, ale... Chyba lepiej jak moja. Jest ta presja czasu, że... Może ci zabraknąć filtrów. Stalkerzy nazwali swą bazę Spartą, a siebie samych nie wiadomo, czy dla żartu, czy poważnie Spartanami. W każdym razie to do nich pasuje. Wolą zginąć niż się poddać. Poza tym są nieliczni, podobnie jak ich duchowi bracia z przeszłości. Każdy z nich jest wytrawnym wojownikiem, wartym 10 zwykłych żołnierzy. Ale nie mają dość ludzi, by prowadzić regularną wojnę lub przeciwstawić się Legionom Cieni. Dlatego właśnie plan Millera to jedyna opcja. Znaleźć nadal działającą wyrzutnię pocisków i zetrzeć gniazdo cieni z powierzchni planety. Jeśli się uda, ocalimy metro i moją rodzinną stację przy minimalnych stratach. Plan wydaje się doskonały, chociaż nie mogę się pozbyć dziwnego uczucia, że jest w nim jakiś słaby punkt. Coś jakby nie stykało. Wciąż prześladuje mnie wrażenie, że popełniamy błąd. Gleba. To jest jego dupsko. Ten jest kuźwa niezniszczalny. Jednak jak przemówi strzelba, to przemówi strzelba. Nie jakieś tam fiubździu. Kurwa! Chuj, za późno zauważyłem linkę.
Dobra, zapamiętać je na mendę tu lata. Albo i więcej. To było nice. Ona się chyba do niego przyczepiła, nie? Bo tak... Jakby z nią poleciał. Kurwa, zapomniałem o filtrze. Dobra. Muzyka robi robotę w miarę. Mam ciary. Jak to przeciąć? Był demon. Ciągle gdzieś jest w pobliżu. Spadaj, to moja przyczepa. Plus jest tutaj taki, że... Kurwa! Fuck. Jest tutaj o tyle dobrze, że... Ciężko się zgubić, tak? No bo masz tylko jedną drogę. Nie ma czegoś takiego, że będziesz błądził. W nieskończoność tutaj po pustkowiach. Ale z drugiej strony jest to zrobione na tyle subtelnie, że jeżeli spojrzycie gdzieś tam przed siebie, to nie widać tego, tak? Na pierwszy rzut oka. Cholera, boję się ruszyć. Zaraz pojadą jak dziką świnie.
No chłopaki, powiem wam, że w samą porę, nie? Zdecydowanie bym potrzebował dużo amunicji. Się ładnie wystrzelałem tutaj. Ten przez drzwi przeszedł. Let's go, guys. No to wio. Danilo, watch the outside. We'll go with our team to check the hall. Seems to be quiet. Guys, a flock of birds came to see us! Mam tyle czasu, żeby sobie najpierw obejrzeć, co tu jest ciekawego. Jakoś ten glut mi się nie podoba. Staram się śpieszyć, jakby się ktoś pytał. A też bym nie chciał, żeby mnie te macki złapały, a jakoś... Takie chyba jest właśnie ich zadanie. Mogę się mylić, ale mocno mi przypominają te... No, szczy kurwa ty.
mocno mi przypominają tych Half-Life, tak? To chyba był. Wlazło mi, nie mogę wyjść. No bez jaj. Pierdzielaj. No nie mówcie, że się wyjebałem. Halo? Wypuścicie mnie? Don't go anywhere. We'll come for you on our way back. Haha, very funny. Kurwa, matka. Any longer, those beasts would have ripped us apart. We'd work after. Nie muszę amunicji marnować, jak miło.
sumie ciut lepsza od mojej. Nieduża, ale zawsze coś, nie? Ładnie, pięknie, tylko że tu spierdzielił ten bydlak. Sprawa wygląda tak, że muszę znaleźć klucz. Najlepsze jest to, że nawet nie wiem, jak on wygląda. Aha, spoko. No, tu mamy jakiegoś bibliotekarza może. To chyba na nic się nie zda. Kurde, przydałby się teraz tryb detektywa, bo kompletnie nie wiem, co teraz zrobić. O, poza tym, że filtr za filtrem mi się kończy. Jeszcze trochę nim poddychasz, nie przyginaj. Cholera, nie mam pojęcia, jak to ugryźć. Dobra. Chodzi o to, ale... Można w sumie i tak, nie? Pytanie, jak drugie drzwi otworzyć. Mam dziwne wrażenie, że się same otworzą. You've probably read about it in the books of the saints. It must have been beautiful once. Librarian! Yes, Martin. Librarians are some of the most dangerous creatures out here. If you meet one, or do, God forbid, don't fight it. But don't run from it either. The beasts won't attack you if you look them in the eye. But remember, never let them out of your sight. Show them your back, you die. Okay, if a beast gets nervous, move away, but slowly. And if you shoot, well, look or don't look, you won't see anything ever again. Fascynujące.
Okay, he's still alive. Arthur, I must take him to Polis. You'll have to find the map yourself. Here are the floor plans. The entrance to the military archive is somewhere on the first floor of the library. The door the librarian went through leads there. There's not much time. No, ja sobie robię za mnie. And remember what I told you about the beast, okay? I'll try to come back as soon as possible. Cudownie. Po prostu just fucking kurwa lovely. Czyli ten czterokopytny to jest ten bibliotekarz, tak? Myślałem, że będzie wyglądał coś jak Slenderman albo coś w tym stylu. Dobrze by było zapamiętać, żeby do niego nie strzelać, ale to nie będzie takie proste. Kuźwa, czyje kroki to były? Into the eyes of fear, literally. Into the eyes of fear, literally. Kuźwa, kawa mi ostygła. Się to w cholerę. O, zakaz palenia.
No co, no kurwa? Spadaj, paruwo. Najgorsze jest to, że nie mogę się tutaj tak długo bawić, bo filtrów nie mam. Szczęście zlało mnie. Spieprzaj! Fuck. Co za łeb. Już ty kurwa ty! Padaj, poruwo! Na drzewo! Co za złośliwa menda. O wuj! Najgorsze, że on tu jest, nie? Zastanawiam. W sumie bez problemu mógłby mnie już dawno zabić. Czemu się tak ze mną bawi? Tak, leć z demonem, napierdalaj. Miałeś z demonem się lać, nie ze mną. Sobie. Idź w cholerę. Jak ładnie na dwóch paluszkach chodzi. Najgorsze jest to, że ja tam za nim muszę iść. Nie. Thank you.
Albo zjebałem, że tu spadłem. The underground depository was a frightening place, and I had no idea where or what to search. But I refused to think that all my efforts would come to nothing. No, chyba sobie jaja ze mnie robią. Ruszanie się i patrzenie im w oczy, tak szczerze, to nie za dużo dało na poprzednich levelach, znaczy się poziomach. Się to średnio podoba. No sobie jaja ze mnie robicie.
Mam nadzieję, że tam na dole coś było i temu czemuś na łeb to spadło. Naprawdę. Wypływaj, chłopie. Nie czas na takie rzeczy. Przejebane jak w ruskim czołgu. Czy do góry, czy... A raczej nigdzie indziej nie pójdę. Przyznam wam, że... Jest to jeden ze straszniejszych leveli. Potknąłem się o but. Proste kurwa. Szczerze, nie lubię biblioteki. Kurwa! Fuck. One śpią tu. Thank you.
Nie ma mnie tu. Czemu mi tutaj pokazuje? Przecież tu nie ma przejścia. O fuck. Nie widzisz mnie? Idź sobie. Tak szczerze, to już 10 razy bym się tu zgubił. Ale i tak chcę sprawdzić te pomieszczenia. Klucza nie znalazłam. Aha. No patrzcie, pierwszy i trafiony. A nie. Naprawdę mógłbyś to robić trochę ciszej? Nie, tu się prawie okichałem, jak szedłem. Systematycznie, gościu, systematycznie. Sekretno. Ale nie wiem, co tam sekretno było. I teraz coś się odjebie, nie? Patrz. I had found the D6 documents, but Miller had not yet returned. Without his help, I wasn't certain I could get out of the library alive. But everything depended on it. Thank you.
teraz coś mnie jebnie. No raczej. Uff, na szczęście jego też. Kurwa, nawet 100 ci dam. So you made it, Artyom. I had my doubts, to be honest. Did you find anything? Okay, saddle up. Spokojnie, ребята. So, where are we going? To church. Artyom, does the name Ken ring a bell? Can't us find you. I still don't know how you did it. Chłopie, nie tylko dowiedziesz na miejsce, to włączaj co chcesz. O, coś takiego tym bardziej. O, Lolek. I was put in charge of radio monitoring. Our hope was to contact the government bunkers over the Urals, but those bunkers were the first to be hit. At first they didn't directly target civilians. Dlaczego w kościele? Czy chodzi o grube mury? Czy ludzie Millera sądzą, że tutaj mogą czuć się bardziej bezpieczni? Dziwne, że nawet ci, co stoją twardo na ziemi i potrafią patrzeć śmierci prosto w oczy, nadal szukają jakiegoś oparcia w niebie. Stalkerzy o tym nie mówią, ale u wielu z nich widziałem krzyżyki zawieszone pod ubraniem. Ktoś kiedyś powiedział, że po apokalipsie świat odwrócił się do góry nogami. Piekło rozpanoszyło się wprost na powierzchni, a więc ludziom nie pozostało nic innego, jak schronić się w dawne piekielne dziedziny. Dlatego być może najpewniejszym schronieniem na powierzchni okazują się stare kościoły. Nic nie wiem na temat wiary, ale te ikony i freski zdobiące kościelne mury sprowadzają nawet na mnie jakiś dziwny spokój. Zupełnie jakby grzesznicy, którzy zniszczyli stworzony przez Boga świat, mieli wciąż prawo oczekiwać odpuszczenia. Mogli nadal modlić się o zbawienie. Czytałem punkt kontrolny. Bo zapomniało mi się dokupić amunicji. Ale cholera, chyba u niego nie można kupić amunicji. W każdym razie plus jest taki, że możemy się u niego w miarę uzbroić. I zrobić to za darmo. O, celownik laserowy. Czy ja chcę celownik laserowy przy tej broni? Nie wiem, czy wrogowie je widzą. Nie, chyba nie. Przeglądałem właśnie wcześniej ten kondensator. Zauważyłem, że on ma celownik razy 4, czyli jest to coś na zasadzie pseudo-snajperki chyba tutaj. Więc z przyjemnością ogarnę to. A tutaj po prostu chcę przetestować, co to za cudo jest. Mam nadzieję, że będzie lepsze od tego, co miałem.
Chyba nie ma. U niego jest tylko broń, nie ma amunicji. Może od chłopaków coś się da? Chyba nie. Kurde, a przydałaby mi się amunicja, bo się trochę wystrzelałem w bibliotece. Hey there, Artyom. No hej. Yeah, I'm exercising, as you can see. Hello there, Artyom. I told you we'd meet again. It's a nice base the Rangers got themselves. I heard you received no help from Polis. What's your next move? Keeping silent, you're turning into a Ranger. Take a close look at the road you follow, Artyom, and be aware of how it might end. You reap what you sow. Force answers force. War breeds war, and death only brings death. To break this vicious circle, one must do more than just act without any thought or doubt. Well, Artyom, I've been chatting here for far too long. It's time to go. Dobra, przeczytam wam teraz notatkę, którą wcześniej zebrałem. Chan zawdzięcza mu wszystko. Gdyby nie on, mój zezwło gniłby teraz w tamtym tunelu z anomalią. Gdyby nigdy nie dotarłbym do biblioteki. Gdyby nie on, Miller nigdy by na mnie nawet nie spojrzał. Niezwykły z niego człowiek. Właściwie to nawet nie wiem, czy on w ogóle jest człowiekiem. Tak, to Hunter wysłał mnie w tą podróż, ale moim przewodnikiem jest Chan. To niezwykłe, bo nawet ludzie Millera, nie uznający żadnych autorytetów poza swoim pułkownikiem, liczą się z zadaniem tego filozofa włóczęgi i wierzą mu. Posiada jakąś przedziwną władzę nad ludzkimi duszami. Chciałbym go jeszcze kiedyś... zły guzik. Chciałbym go jeszcze kiedyś spotkać. Mam wiele pytań, na które nikt poza nim nie zna odpowiedzi. Dobrze. Więcej tu chyba nie zdziałamy. Okay. There's not much useful in here. Just hints at most. Although it does show the way to D6. Well, that's our destination then. Are you ready? No niestety, bardziej nie będę. So, how are we faring? Wolman, is everything ready? The firewood's done. Vladimir? The gear's ready. You guys? Ready. Saddle up then! Po koniom! Dobrze, się wczyta punkt kontrolny. I zakończymy ten odcinek. Myślę, że już trwa dość długo, a przed nami podejrzewam, że dość dość długa droga, więc jak tylko nam się wczyta, Boże, jak oni się wleką. Jak tylko nam się wczyta punkt zapisu, się grzecznie z wami pożegnam. It's the old church dungeon. Get in. Dark tunnel, wheel rattle, and the smell of death. That's how our journey to D6 began. But our goal seemed closer now.
According to the map, there are several ways of reaching D6. Dobra, tak jak mówiłem, punkt kontrolny wczytany, więc żegnam się z wami, mam nadzieję, że przyjemnie się oglądało. Do zobaczenia w kolejnej części. Trzymajcie się, na razie.